Dzień dobry, witam we wtorek i zapraszam na kartę dnia. Wczoraj duże zmiany, dzisiaj kończenie czegoś. Tutaj mi się dwie karty pożegnania, zakończania jakichś spraw pokazały. Dwie obok siebie, ósemka kielichów przy sądzie ostatecznym. No ciekawe, czy pokażą się w układzie. Zazwyczaj tak jest, że jak wypadają jakieś karty przy tasowaniu, no to one potem są widoczne w układzie, ale mogą to być karty, które oznaczają tło czytania. No zobaczmy, jak to tutaj będzie pokazane w układzie. Trochę taka walka mi się pokazała jakaś. Duże zmęczenie, no. No i pokazał się ten sąd ostateczny. Może tak być, że dzisiaj będziecie musieli coś przedstawić. Będziecie musieli trochę powalczyć o swoje. Trochę mi się ten układ, słuchajcie, kojarzy z wizytą u szefa, u jakiegoś menadżera, u kogoś wyżej postawionego, że tłumaczycie się z czegoś, tak? Tutaj jest ten oficjalny ton, wy też macie swoje racje i stoicie za sobą i macie też za sobą jakieś konkretne argumenty. Tutaj jest ta walka pokazana o siebie. Plan przygotowany do działania i samo działanie, bo trójki w tarocie to jest już działanie, ale atmosfera tego, co może się zadziać, wcale nie będzie przyjemna. Wręcz wy tutaj jesteście pokazani w karcie tej czwórki kielichów, tak jakbyście mieli już dosyć. Oczywiście tutaj to też może oznaczać, że no, pod takim względem też psychosomatycznym wy już padniecie po prostu wieczorem. Będziecie tak zmęczeni, że po tych wszystkich rzeczach, które się zadziały, po tej walce, po tym takim oficjalnym tonie, no, jedyne, co, na co będziecie mieć ochotę po przyjściu do domu, to będzie po prostu taki moment, że położycie się i prześpicie cały wieczór, tak? Tak więc przygotujcie się na taką ewentualność. Tutaj wcześniej powiedziałam też o kończeniu czegoś. Może ta rozmowa też oznacza, że kończycie z jakąś sprawą, raz na zawsze rozprawiacie się z jakąś sytuacją, z czymś, no co po prostu was w jakiś tam sposób męczyło. Także zawalczcie o siebie dzisiaj do dzieła. Trzymajcie się. Pa, pa.